Oj, dwa sezony pochodził i się wiesza niestety. Zasilania nie ma, a cały czas ma pracę. Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj temat gadżetów. Jak wiecie, mój ulep, pompa ciepła 7 kW, przerobiona. I tutaj mamy, oprócz całej elektroniki, mam dwa styczniki. Znaczy mam inaczej, mam czasówkę. I tutaj, jeśli pompa ciepła pracuje, no to przepływa prąd, prawda, ona wykrywa prąd. To jest przekaźnik priorytetowy i wtedy ten przekaźnik ma uruchomić ten czasowy i ten czasowy uruchamia pompę obiegową. Tutaj do tego obiegu, żeby to sobie fajnie latało. Po to jest zrobione, że jak pompa ciepła przestaje pracować, jest zanik prądu, to wtedy pompa obiegowa ma jeszcze minutę popracować i ma się to wyłączyć, bo jaki sens jest, żeby to cały czas mieszało. Ale po czasie niestety stycznik zaczyna kleić. Klei bardziej z mojej winy, nie za mela, bo to jest stycznik od 0,5 do 5 A, ja przez niego nawet 15 A puszczam. Także i tak dwa sezony wytrzymał, to jest, słuchajcie, to dał radę, no. Miało w ogóle nie działać. I piszę do chłopaków z Omela, bo jak wiecie, tam trochę od nich tego sprzętu mam, żeby podmienili na takiego, oni tam mają w ofercie chyba 1,16 do 16 A, no to tamten da radę, nie? No to jeden, słuchajcie, a przyjechało całe pudełko. I powiem wam bardzo fajne rzeczy. Same fajne rzeczy, które praktycznie wszystkie wykorzystam. Tu jest ten przekaźnik priorytetowy, który mi jest potrzebny, czyli 0,516, widzicie, to jest praca. Już tutaj piszę, o, od 0,16 A do 16 A. Także ten już na pewno przeżyje. Różnicy nie ma między tym a tamtym, praktycznie tylko różni się. Jezus Maria. No, amperażem się różni, nie? Po prostu jest mocniejszy. To mi się podoba. Schemat, wszystko jest opisane. On nawet jest od 1,1, chyba tu piszą, od 1,1. Także do wymiany. Słuchajcie, przyjechał dalej. Kolejna rzecz. Przyjechał wskaźnik napięcia. Tak planowałem sobie coś takiego kupić, założyć. Ale jak przyszło, to już wiem, gdzie to założę i zaraz wam powiem. Bardzo fajna rzecz w domu. Jeszcze mamy fotowoltaikę i inne rzeczy. Żeby na bieżąco, najlepiej sobie to przy samym liczniku założyć zakładu energetycznego, żeby tam widzieć, jakie są napięcia. Bardzo fajna rzecz, naprawdę. Kolejna rzecz, tak jak widzieliście, tam miałem nastaw czasowy, czasówkę. To tutaj jest czasówka taka, wersja Pro rozbudowana na ABCDFGHJK i tych ileś tam programów. Później macie czasy, minuty, sekundy, no. Zaraz sobie normalnie wymienię na nią. Instrukcję obsługi trzeba chwilę poczytać, ale ze zrozumieniem później idzie. Tutaj macie te wszystkie konfiguracje już gotowe, tylko przestawiamy. Powiem wam, no to na pewno pójdzie na montaż. I tutaj mamy, tutaj mamy taki bezpieczniczek, bo ja mam u siebie dwa monitory trójfazowe, że tak można powiedzieć, że trzy fazy mierzą i do nich też pasuje założyć bezpieczniki. Tutaj mamy bezpiecznik, pisze gdzieś czy nie? O, 6 A bezpieczniki tutaj mamy, o. Nawet leży u mnie z dawnych czasów też drugi taki, tylko taki na zielono. Zobaczcie. Biry, biry, biry. Ten jest do ilu? Ja nawet nie pamiętam, do ilu to jest. Byłeś. Ten jest do... Już zaraz szukamy. 6,3 A. O, ten jest 6,3 A. Także dwa takie jinxy. I na końcu mamy jeszcze stycznik modułowy. 25 A. I powiem wam, waży. Stycznik komuś by właśnie trzeba było jednofazowy gdzieś sobie zapiąć. Ja do grzawy takiego używałem. Tylko 16 A, bo to jest 25 A, także no już tym stycznikiem można poszaleć do jakiegoś sterowania czegoś. Czyli powiem wam, no jak chciałem, tylko priorytetowy, nie? Ale chłopaki z Amela fajne przysłali, mówi, pobawisz się, na pewno ci się spodoba i na pewno mi się spodoba. Także czasówka i ten idą do wymiany.
pod pompę ciepła. Tak, ten i ten, o, te dwa, czyli tutaj bezpiecznik i fazy. Od razu sobie tutaj założę. Akurat ma miejsce. Jest miejsce, to można. Tutaj mam wyjście do pionu, do licznika. Tutaj mam właśnie Extra Life. To mi pilnuje całego domu. Co wchodzi, co wychodzi. Jak wiecie, wieczne zmiany, 5-10 falowników wisi i innych rzeczy. I tutaj ten finał jest tak naprawdę. Także to mi się tu fajnie zmieści. Wreszcie będzie zabezpieczenie tutaj na każdą fazę, bo ten, no niestety, ten monitor nie jest zabezpieczony niczym. W razie czegoś, no, mógłby ulec uszkodzeniu. I obok od razu sobie dam. Uj, bo zaraz mi spadnie, będę miał. Obok sobie od razu dam też właśnie ten czujnik faz. Także wszystko tutaj będę miał na bieżąco. To tylko pająka z przewodu porozciągać i wszystko będzie elegancko do jednego. A tamten zielony do faz, no, na trzy fazy, to sobie założę wreszcie tutaj, na tego. Tutaj mamy Mewa, tak? Mewa 01 i on mi pilnuje wszystkich trzech pomp ciepła, także dołożę sobie tutaj moduł jeszcze ten bezpiecznikowy. Może się nie przydać, a może zabezpieczyć. O, można tak powiem, nie? Także bardzo fajne rzeczy. Dam wam link do strony sklepu Zamela. Tam sobie wygrzebiecie, co mu pasuje, tak naprawdę. No bo to taka niespodziewajka troszeczkę. Lubię takie niespodziewajki. Bardzo użyteczne niespodziewajki. Tak naprawdę to chyba tylko stycznika 25 amper nie użyję teraz. Ale niech leży. Nic go nie zje. Także słuchajcie. Na pewno będę przekładał. I dam wam znać, jak już to wszystko poprzekładam, jak to mniej więcej wygląda. Jak już były chęci, także raz, dwa, trzy, jak nie ma chęci, to robota nie idzie. Wymienione obydwa, czyli priorytetowy, czasówka przetestowane, także bardzo fajnie to działa. Ja mam tej czasówki, to jest tyle tych opcji, że no ja ostatnio używam na J, bo tutaj chodzi o to, żeby kiedy pompa ciepła, kiedy już przestanie pracować, nie pchajcie tak paluchów, to tutaj jeszcze mam nastawione 5 minut, że jeszcze pompa obiegowa ma pracować, bo czasem tak jest, że tutaj jest na 1,1 ampera i pompa idzie w defrost, a wtedy po prostu na tyle spada moc pompy, że jakbym miał tylko ten przekaźnik, to pompa obiegowa by mi stanęła. Niby się nic nie stało, ale po co? To ma cały czas wtedy krączyć, a do defrostu jeszcze tym bardziej, żeby obieg był no, cały czas, czyli te 5 minut, to wystarczy minuta, ale zawsze 5 minut, to się tam nic nie dzieje, się pokręci i jest to zabezpieczone. Także tutaj PPM 05 i PCM 04 jako czasóweczka, a tutaj świątecznie mówię, że się zrobiło, jak skacze światło. O, zobaczcie, jak to ładnie świeci. Szkoda, że nie na zielono, bo ja lubię zielony kolor. Powiem wam, z tymi instrukcjami to nawet ten, co nie wie, jak to podłączyć, to podłączy. To jest tak zrobione, tak prosto są pokazane te instrukcje, że normalnie masakra. Przez takie bezpieczniki to silnika nie podłączy, chyba że bardzo malutki. Tak samo do monitora faz. No i słuchajcie, włączyłem. Ja oczywiście mam teraz taką wygodę, że idę, wyłączam zewnętrzny włącznik, prawda? A dom wtedy się EPS zaświeca i leci sobie na baterii. Także jest elegancko. Ale zobaczcie, w tym momencie z sieci, o, pobór mam 70-80 W. Tak jest ustawione. Reszta leci po prostu na baterii. I tak samo niskonapięciowy też jest naładowany, bo słońce świeciło. No i mamy, która jest? No 19:30, a zobaczcie, co się dzieje na sieci. Teraz się i tak uspokoiło, ale nie, zobaczcie, 225 V nawet mam. Ja nie pamiętam, kiedy było takie niskie, na drugiej jest 240, znaczy tak, na trzeciej jest 225, na mojej trzeciej, na drugiej 230-234. I taki po prostu cyrkus jest. Te diody nie migają, tylko może one migają, tylko o moje oko tego nie widzi, bo to dioda, a
Film to widzi. Ale bardzo fajne. Już od razu przychodzę, pyk, patrzę, bo tutaj widzę, co mi się dzieje na sieci. Nie ma internetu, nie ma Wi-Fi, to bym wam pokazał na aplikacji. A tutaj już są troszeczkę inne wskazania. Bo software, no zobaczcie. 229, 34, 37. Tutaj mamy grid wrzucony i tu jest 29, 26. Safar sobie też troszeczkę swoją sieć tworzy i to próbuje też jakoś wystabilizować mniej więcej. No ale to nawet jak by się coś za dużo działo, to lecę na baterii. Także gadżety fajne, tamte dwa zostały też tam z dużą może dzielnicą rozbierania, to powiem wam, będzie innym czasem i bardzo fajnie. Ja takie gadżety lubię i wrzucę wam w opisie filmu. Linki, nie linki, jak komuś spasuje, to spasuje, nie? Bo fajne rzeczy, powiem, bardzo fajne. Jak na razie to wszystko u mnie, jak widzicie, te monitory energii. Mam ich trochę pomontowanych, działa. Dobą ciepła, tutaj na pionie mam. I jeszcze tam falowniki przeżyły. Nawet takie monitory energii, co są do 3-6 kW. Nie, 5 kW przez to szło i to były bezpośrednie, bez cewki. I przeżyły. Także jednak sprzęt jest ogarnięty i konkretny. No i tyle, słuchajcie. Ja lecę z tematami dalej, bo tutaj to taki przerywnik. Grubsze rzeczy się w międzyczasie ogarnia i w ogóle coś się próbuje ogarnąć. Także szczęścia, zdrowia, pomyślności i do następnego.